Witajcie, moi drodzy. Jest godzina 4:12, niedziela, 13 dzień grudnia, 39. rocznica prowadzenia stanu wojennego. Stan wojenny był prowadzony również w niedzielę. Znajdujemy się w bazie Halera, bazie na ulicy Halera, jak widzicie. Nie jestem tutaj sam, to jest stoją autobusy, które mają w ciągu dnia, w następnych dniach jak ten, bo najstarsze many w weekendy nie wyjeżdżają niestety. Tu z kolei, tutaj jeszcze są dwa Solarisy Urbino 18, jeden trzeciej generacji, a drugi, a ten po prawej drugiej. Tutaj mamy Manny ND-1013. Więcej wozów tutaj nie umieściłem, bo chciałem sprawdzić, czy tyle mi w ogóle wejdzie i czy w ogóle to zadziała. Okej, odpalimy silnik. Realnie to powinniśmy odpalić go najpierw, żeby móc w ogóle odpalić wyświetlacze i uruchomić zasilanie. Mercedes 2739 z pierwszej dostawy w 2016 roku. W środku zamontowałem potrójną taśmę. Tak już tego, że tego modelu będzie, co będę jechał na tym modelu, tak właśnie będą tutaj trzy. Będzie tutaj potrójna taśma. Na początek ustalmy sobie, jak dojechać do wyjścia, bo to jest też niezły labirynt. Znaczy to nie jest labirynt taki z korytarzami, ale faktycznie po ciemku tutaj ciężko trafić do wyjścia, do wyjazdu na linię. Okej, myślę, że już możemy woli odpalać, zwłaszcza, że już... Zwłaszcza, że już przyszedł ten czas. Okej, musimy... Oczywiście tutaj są znaki z ZKM-u jeszcze. W związku z czym warto byłoby to zrobić. Tutaj uwaga, żeby ten autobus się nie wbił. Bo muszę pamiętać, że on tutaj stoi. Sprawdzamy sobie standardowo wszystkie drzwi przed jazdą. I jedziemy. A musimy postawić się na alei Płażyńskiego. To na szczęście blisko. Jak widzicie, 665 metrów w linii prostej. A mamy... Minutę, bo żeśmy odjechali z jezdni prawie z minutowym opóźnieniem, ale spokojnie dojedziemy. Myślę, spokojnie i od razu będziemy mogli ruszać po zabraniu ewentualnych pasażerów, którzy się tam znajdują, bo wszystkie przystanki są na żądanie, także drogą w przypadku, kiedy już tam będziemy, zobaczymy, czy się będziemy musieli zatrzymać, czy też nie. Ja już sobie ustawię kierunek i przy okazji wam powiem, że dzisiaj jedziemy na N12. N12 wariant. Dworzec główny. Jedziemy do dworca głównego. Już. Pasażer, którego tam widzę, Aleja Płażyńskiego. Widzi tą na żądanie informację na wyświetlaczu. Zapraszam do środka. Jedziemy dalej. Jedziemy na N12 do dworca głównego. Jak już widzicie zapewne po tytule, potem pojedziemy 189 do Mleczarni Maćkowy. Na której też jeszcze nie jechałem, przy okazji pojedziemy ulicą, którą
Jeszcze żeśmy nie jechali. Dworska. Na żądanie. No niestety ta osoba, która jechała, jechała tylko jeden przystanek, więc mam pusty autobus. Na razie. Jedziemy. O świcie już praktycznie, kiedy zaczynają jeździć brygady dzienne. To jest włączenie na linię dzienną. Bo to jest łączenie z linią 189, brygadą pierwszą. Spodziewałem się przegubowca, no ale jedziemy krótkim autobusem. Na żądanie. Że nie ma świateł na brzeźnie. Poza tym zmierzamy w kierunku nowego portu. Będziemy jechali przez nowy port. Tutaj prosto jedziemy, tylko zobaczyłem dwie wiaty przystankowe i stąd Brzeźno. Moja wątpliwość. A nie, to jest przystanek tramwajowy. Dlatego. Kobieta jest zdarła na ulicy. Idiotka jedna. Chociaż jest świt, więc jest bezpieczny, mało samochodów, wszyscy śpią. Jeszcze o tej porze w niedzielę. Miałem jeden przystanek na żądanie. Zespół szkół morskich. Na żądanie. Coś pasażerowie są niechętni do jazdy ze mną, bo co jacyś wsiadają, to od razu na następnym przystanku wysiadają. Przez co autobus się nie zapełnia. Widzę, że
ludzie nocnym autobusem jadą tylko jeden przystanek. Jadą gdzieś daleko. Wyzwolenia. Na żądanie. Tak jest też tym razem. Skręcamy w lewo w ulicy Marynarki Polskiej. Rozglądamy się na wszelki wypadek, gdyby coś jechało. Marynarki Polskiej. Na żądanie. Plac Wolności. Na żądanie. Jesteśmy już w nowym porcie i będziemy przejeżdżać przez ten nowy port. Kobieto, ty chcesz życie stracić? Czy ty jesteś normalna kobieto, żeby tak stawać na środku ulicy jak Lasy i Bosce z Dzieci z Wulerbem? Sprzedający czereśnie. Tak jak powiedziałem, skręcamy w kierunku pętli nowy port. Przejeżdżamy obok zajezdni. Większość tramwajów jeszcze nie wyjechała, co tylko niektóre z tej zajezdni. Druga zajezdnia, przypominam, jest w Mikowie, a trzecia we Wrzeszczu. Nowy port Szaniec Zachodni. Na żądanie. Będziemy jechać przez Marynarki Polskiej znowu. Także ja się zastanawiam, czy tutaj myślę, że powinniśmy pojechać tędy tym razem. Nie zawracamy tutaj, bo nie jedziemy z powrotem przez nowy port. Nie zawracamy, nie jedziemy ulicą Starowiszną, tylko tędy. Jedziemy właśnie tak. Jak Marynarki na SOS, gdy wyjedziemy. Wyjechaliśmy. Pamiętacie? Osób na wozie, także ta liczba się zwiększa.
Mijamy właśnie miejsce piątkowego wypadku tramwajowego. Film, z którego macie na moim kanale. Odsyłam was. To się zdarzyło tutaj na tym skrzyżowaniu. Na przystanku po drugiej stronie. W przeciwnym kierunku od tego, w którym jedziemy. Przystanek Śnieżna pomijamy, ponieważ nikt nie wsiada i nie wysiada. Spokojnie jedziemy dalej. Jesteśmy na rondzie obok stadionu. Stadion na żądanie. Żeglowa Amber Expo. Na żądanie. Wojska na żądanie. Wtedy wieszymy czajki, pasażerki nie wpuszczamy, więc musi ona przejść do drugiej drzwi. Siadła. Mijamy węzeł kliniczny poza tym, w którym też żeśmy byli. Przypuszczam, że tutaj jedziemy prosto, co wskazuje trochę kształt tej ulicy, więc musi tak być. Jest w istocie, jedziemy prosto.
mentacie tutaj zabłądziłem. Nigdy nie byłem na ewentach klinicznych. Ale może... Stocznia Północna. Na żądanie. Zastanawiam się, czy było piastowskie są tutaj na żądanie, czy też nie. Ale raczej nie, bo to jest główny przystanek centrum miasta, no więc nie powinien on być na żadnej linii na żądanie. Widać już budynki. Zwykle, że jesteśmy w centrum. Mijamy ulicę Jana Skolna, bo to jest ulica Jana Skolna w ogóle. I stoją na niej autobusy, które mają pojechać na dzisiejsze linie. Znaczy one już tu są zaparkowane. Ustawiłem trzy. Bo jest wczesna pora jeszcze. Przyjeżdżamy obok stoczni. Niestety zabrakło pomnika tutaj. Poległych stoczniowców. Wały piastowskie. Mamy tutaj Suralisa. Dworzec główny. Więc podjadę. Ustawiając się równo w ten sposób. I tak jak powiedziałem, przechodzimy na 189. Kierunek Maćkowy. Przystanek początkowy 189. Mamy chwilę dalej. Dobra. Tutaj się zatrzymajmy. Tu ustawiłem z Larisa Urbino 12. Zapiszę od razu tego screenshota, którego przed chwilą zrobiłem. Czekajcie chwilkę.
za 15 sekund jedziemy. Takie miejsca, w których żeśmy jeszcze nie byli. W którym żeśmy jeszcze nie dostali się do Maćkowego. Zamykamy drzwi. No i jedziemy dalej. Na 189. Maćkowy, zgadza się. Brama wyżynna. Ludzie zastanęli tym razem na środku ulicy. Na środku tej ruchliwej ulicy. W ogóle powiem wam, że model Stanley właśnie bierze nazwę od linii 189, ponieważ ta linia była pierwszą linią krańską wydaną do Kołbasa. Dlatego model Stanley nazywa się 189GD, żeby odróżnić go od Stanley warszawskich. Każda z nich, większość przynajmniej zdecydowana, właśnie katalog ze scenerią, a drogi ze scenerią mają nazwy odpowiadające numerom linii. Dlatego, żeby odróżnić, jakby powstała warszawska linia 189, że jest to Gdańsk, a nie Warszawa. W ogóle na V Warszawie początkowo powstała mapa Gdańska, linia 189. Potem doszły jeszcze inne, jak 186. Te najstarsze, 112, N5. Potem mapa się rozwijała. Toruńska. Aż do momentu, kiedy mamy na mapie cały praktycznie Gdańsk, wszystkie linie. Tylko niektórych odcinków nie mamy na mapie. Oprócz tego jest Gdynia. Całkiem przyjezdna, chociaż najmniej rozbudowana, oraz Sopot. Tak powstała wielka mapa. Wielka mapa Trójmiasta.
stare szkoty, ale nie było zapowiedzi z jakiegoś powodu. Sandomierska. Na rejtę na polsku kochana. Po tej parze mam małą frekwencję, zwłaszcza w niedzielę, dlatego tak mało pasażerów. W tych czasach też. Też są w tak niskiej frekwencji. Uwaga, uwaga, bo... No dobrze, ale zatrzymałem się idealnie na przejściu, co uniemożliwi pieszym przejście, więc ja się stąd zmywam jak najszybciej. Ale nikt nie przechodzi, także jest wszystko w porządku. Następny przystanek, Gościnna. Na to, że będziemy mieli chwilkę postoju, jeżeli będzie czerwony, tak jest wszystko w porządku. Przecież mamy zielony, więc jedziemy. Gościnna. Jedziemy traktem świętego Wojciecha. Linia ma kształt praktycznie w kształcie litery L. Poskręcimy w prawo w ulicę, jak ona się, kurczę, nazywa. Ludzi rozproszonych po asfalcie, normalnie na całej szerokości.
Dobra, wystarczy, żeby nie hałasować. 4 razy na nich zatrąbiłem. Ludzie jeszcze przecież śpią. Nie chcę zakłócać im spokoju. Ukośna. No i tutaj skręcamy w prawo. Mostem, który jest bardzo wąski, kurczę, wielką barierkę. To jest ciężko skręcić. Jest ciężko skręcić, dobra, dobra. Legenda głosi, że w Rokitnicy, że w Rokitnicy leżą szczątki autobusów, które się utopiły. Ja na szczęście tym razem nie zatopiłem, nie utopiłem tej rzece, nie wpadłem do rzeki. Też mam nadzieję, że nie wpadnę, jak będę jechał z powrotem tym mostem. To jest fragment pierwotnej mapy, bo tak jak mówiłem, historia mapy Gdańska się zaczęła właśnie od tej linii. Tutaj były pewne modyfikacje na przestrzeni lat. Dom pomocy społecznej. I tak. Podjeżdżamy. Mamy przystanek następny, Maćkowy. Wjechaliśmy do Maćkowego, tylko nie ze strony Łostowic, tylko ze strony Śródmieścia, ze strony centrum, tak jak to było na 175. Czy N2? Tutaj skręcamy w lewo. Żeby się dostać do tej pętli, widzimy autobus na linii 175.
który ruszy 3 po 5. On tutaj przyjechał przed chwilą z bazy. My postaramy się jakoś go minąć. On będzie odjeżdżał po nas o godzinie 5.03. Byśmy tutaj ten temat ogarnęli sobie. Zobaczę, ile ma miejsca tam. Ci ludzie stoją, więc muszę podjechać tu. Wycofam trochę i w ten sposób tu podjadę. Okej. Ja mam odjazd za 5 minut. Dziękuję wam za oglądanie, mam nadzieję, że ten film wam się spodobał, że był ciekawy, że te autobusy statyczne, które postawiłem, jesteście pod wrażeniem ich ustawienia przeze mnie. Zachęcam was do komentowania, łapkowania, jak i subskrybowania mojego kanału, który niedługo zmieni nazwę. Trzymajcie się, pozdrawiam, cześć!